Cześć moi kochani i witam Was w poniedziałek na takim vlogasku. Tak jak mówiłem, chciałbym od czasu do czasu właśnie nawet częściej nagrywać jakieś vlogi poranne na różne tematy, żeby z Wami rozmawiać. Dzisiaj w tym vlogu troszeczkę chciałem Wam przybliżyć jakąś taką sytuację, co się ostatnio się stało. I chciałem też przeprosić i w ogóle za chwilę sobie pogadamy. Ale na początek życzę wszystkim spokojnych wakacji. Spędźcie, te, ci co mają oczywiście, spędźcie te wakacje spokojnie, bez żadnych szaleństw. Żebyśmy się widzieli, zresztą my się będziemy widzieć w wakacje, bo ja będę streamować i nagrywać. Ale żebyście wy się we wyrośniu zobaczyli ze swoimi rówieśnikami w szkołach i nie tylko. No dobrze, ale... Chciałem się właśnie odnieść troszeczkę do tego wirusa. Ten wirus, cała pandemia, zmieniła mocno nasze życie, zmieniła bardzo mocno moje życie, moje rodziny. Jedni uważają, że ten wirus nie istnieje, drudzy uważają, że istnieje. Nieważne już teraz pomijając, czy jest, czy nie ma. Ważne jest to, co się dzieje. Ten cały lockdown, te siedzenie w domach, utraty pracy i w ogóle, w ogóle. Ja ostatnio właśnie siedziałem 11 tygodni w domu. No i miałem przez te 11 tygodni sobie nagrywać, streamować, no ale troszeczkę się pozmieniało. Jestem też takim typem człowieka, który jak sobie coś wbije do głowy, to ciężko mu to wybić i bardzo się wszystkim stresuje. Yy, troszeczkę porobiłem sobie w domu, zrobiłem sobie to studio, które tutaj jest. Yy, porobiłem parę rzeczy w domu. Nie, mało streamowałem, mało tam nagrywałem. Bardziej się przejmowałem, co z tą pracą będzie po powrocie. No i tak jak mówię, do dwóch tygodni wróciłem do pracy, ale jest widmo yy, utraty tej pracy, bo roz, yy, są konsultacje na temat zwolnień to będzie zwalniany hmm. no ciężko, ciężko na pewno nie tylko mi, bo wielu. Wielu na przykład z Was też to może dotknęło, że ktoś z Waszej rodziny lub wy sami straciliście pracę, źródła dochodów. No jest ciężko, na pewno, bardzo ciężko z tym będzie. Nie wiem jak to będzie u mnie. Ja nie mówię, że chcę zarabiać na YouTube, nie o to mi chodzi w tym odcinku. Chciałem też ostatnio troszeczkę bardzo nerwowy, byłem parę rzeczy też napisałem niepotrzebnie, dałem się podpuścić i właśnie tam jednym komentarzem, że ktoś mi zarzucił, że współpracę biorę, że się, że się... Robię jak inni YouTuberzy, że tylko na hajs lecę. Nie, ja te pieniążki, które zarabiam na tych współpracach, których mam bardzo mało, to wydaję na Was przecież, na jakieś czasem właśnie gełębia. Chociaż ostatnio y, troszeczkę nic nie robiłem, odkładam sobie też wcześniej sobie z tych Waszych y, składek, coś tam, co mi pomogliście na tą klimatyzację, zebrać tego, co naprawdę Wam bardzo, 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 bardzo dziękuję. No denerwuję się, denerwuję się cały czas z tą sytuacją, co będzie u mnie w pracy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam już w głowie pewien plan, co będę robił, jeżeli zostanę dominowany do zwolnienia. Chciałem was po prostu też e, troszeczkę przeprosić za to, jak e, ostatnio się zachowywałem w stosunku do pewnych osób. Ale naprawdę bardzo, bardzo się stresuję i czasami się dałem po prostu wyprowadzić z równowagi. E, nagrywać nadal będę, streamować nadal będę. Jak regularnie nie wiem, nie chcę już obiecywać, bo u mnie to jest czasem tak, że ciężko, u mnie ciężko z czasem. Po prostu umówmy się tak, że będę nagrywać wtedy, kiedy będę mógł, będę streamować wtedy, kiedy będę mógł. Mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. Nie. No nie wiem, nie wiem, no taki, taki po prostu chciałem się po prostu z wam i trochę, trochę wam się wygadać, pogadać. W ogóle napiszcie mi w komentarzach jak zamierzacie spędzić wakacje, bo ja przed całą tą pandemią plan planowałem, bo mieszkam w UK, wielu z was wie o tym. Planowałem sobie pojechać do Szkocji, pojeździć po Szkocji właśnie całym tym wybrzeżem. Jeżeli się rozwiąże sytuacja z moją pracą pozytywnie, że nadal będę pracować tam, gdzie pracuję, to nadal w sierpniu podtrzymuję to, że sobie tam gdzieś pojadę i z rodzinką mi odpoczniemy. A wam też życzę jeszcze raz naprawdę tej całej tej całej wakacji spokojnych, i naprawdę nie bójcie się o mnie, ja tam. Hejtem się nie przejmuję, ale czasami właśnie ostatnio troszeczkę dałem się ponieść emocją, dałem się wyprowadzić z równowagi i przepraszam te osoby, które się mm, poczuły jakoś dotknięte, urażone z mojej strony, więc chciałbym je też przeprosić, bo on... Nie, nie, chciałbym, żeby nawet między moimi hejterami lub osobami, które przychodzą mnie wyzywać, to coś była. Ja to nic, nic nie mam, no. Ja wiem, my ja też byłem w wieku pięciu lat i też chodziłem na ulicę i pokazywałem siusiaka wszystkim i tym podobne. No wiecie, jak się jest, jak się młodym jest, więc... Chciałbym właśnie takie vlogaski nagrywać. Zaproponujcie mi kolejny temat, chociaż ja już mam parę tematów. Się zastanawiam, jak je ugryźć, porozmawiać z Wami. Nie tylko chciałbym, żeby to były tematy gamingowe. Ja się na wszystkim nie znam. Nie jestem jakimś tam wyuczoną osobą, która może Was jakoś edukować, jakoś naprowadzać. Chciałbym to po prostu bardziej mm, sobie z Wami rozmawiać na tej zasadzie i jak ja to widzę, jak, jest, jak ja postrzegam to wszystko moimi oczami. Nie chcę, nie chcę, żebyście tych takich naszych rozmów z tego, co tutaj będziemy robić, robili tak samo, bo ja nie mówię, że ja mogę to robić dobrze albo myśleć dobrze. Chciałbym, żebyśmy sobie po prostu normalnie dyskutowali. Clash Royale dalej będzie, jest, był i będzie. Wszystko będzie spokojnie. No dobra. Taki poniedziałkowy vlogas mam, zaraz zabieram się za montaż tych odcinka ze Złodzieja Deków, bo już od pięciu dni wisi na moim dysku. Więc trzeba pomontować. Dobra. Po prostu chcę, chcę żebyście wiedzieli co u mnie się dzieje. Troszeczkę ostatnio naprawdę... Z moją żoną Tessa troszeczkę porozmawiałem, ja też chciałbym, żeby z wami, bo widzę, że w komentarzach, w prywatnych wiadomościach do mnie piszecie też różne, bardzo fajne rzeczy, tam ja właśnie po jednym komentarzu nawet mogę, mam nadzieję, że się nie obrazi, jak to przeczytam, chciałbym, gdzie, kto to do mnie pisał? Ja przepraszam, bo nieprzygotowane nie myślałam, że będę na ten temat rozmawiał, ale był właśnie taki jeden fajny, no i jedna fajna wiadomość, ale widzę, że poznikała mi gdzieś w natłoku tego wszystkiego, a miałem naprawdę bardzo fajną wiadomość, bardzo motywującą. Oj. Powiem wam, że po takich słowach się robi coś fajne, fajne rzeczy można robić. No dobra, trzymajcie się. Dostawcie łapkę. Trzymajcie się.